Nie ma zagrożenia dla życia Zuhal, ale istnieje możliwość, że pozostanie sparaliżowana na zawsze. Zuhal jest gotowa na wszystko, aby wrócić do rezydencji. Firat informuje Zeyer, że znalazł sposób, aby umieścić Yamana w więzieniu, ale potrzebuje jej pomocy. Dowiedzcie się, co wydarzy się w odcinku 295 tureckiego serialu Dziedzictwo, który można oglądać od 15:55 w dniu środę 12 czerwca 2024 roku na TVP1. W Dziedzictwo, odcinek 294, Yusuf zostaje uratowany przez Zuhal w momencie, gdy chłopiec wychodzi na ulicę, a samochód jedzie w jego kierunku z dużą prędkością. Zuhal zostaje potrącona przez samochód i ciężko ranna. Zuhal walczy o życie, a Zeyer nie przestaje obwiniać siebie za całą sytuację. Krótko o tym, co się wydarzy w odcinku 295 tureckiego serialu Dziedzictwo. Nie ma już zagrożenia dla życia Zuhal, ale istnieje możliwość, że pozostanie sparaliżowana na zawsze. Firat informuje Zeyer, że znalazł sposób, jak umieścić Yamana w więzieniu, ale potrzebuje jej pomocy. Yusuf prosi Zeyer i Yamana, aby znów byli szczęśliwi, jak kiedyś. Yaman również chce wiedzieć, czy możliwe jest, aby ich relacje były takie jak wcześniej. Zuhal jest gotowa na wszystko, aby wrócić do rezydencji. Yaman, Nedim i Zeyer wciąż są w szpitalu i czekają na wieści o Zuhal, która nadal jest na sali operacyjnej. Wychodzi lekarz i informuje ich, że operacja była bardzo skomplikowana, ale życie Zuhal nie jest już zagrożone. Nedim proponuje, że zostanie w szpitalu, a Zeyer i Yaman powinni wrócić do domu i odpocząć, obiecując, że będzie ich informował na bieżąco. Chodźmy, mówi Yaman do Zeyer i oboje wychodzą ze szpitala. Tymczasem Firat przegląda archiwalne dokumenty i bada Yamana, ponieważ nie zrezygnował z pomysłu, aby udowodnić, że Yaman popełnił przestępstwo, za które może trafić do więzienia, aby uratować Zeyer przed nim. Firat nie może znaleźć niczego, ale natrafia na sprawę, w której Yaman był podejrzewany o działalność nielegalną, ale nie znaleziono dowodów na jego winę. Firat rozumie, że jeśli znajdzie jakiekolwiek dowody na te nielegalne działania, może ponownie otworzyć sprawę i oskarżyć Yamana. Tymczasem Zeyer i Yaman docierają do rezydencji. Nie wyglądasz dobrze, mówi z troską Yaman, zanim wysiądą z samochodu. Byłoby dobrze, gdybyś spróbowała odpocząć, oboje wychodzą z samochodu. Zeyer upuszcza szal, a Yaman schyla się, aby go podnieść. Delikatnie zakłada go na jej szyję. Yaman sugeruje, aby oparła się na nim, ponieważ wygląda na bardzo rozkojarzoną. W tym momencie telefon Zeyer zaczyna dzwonić. Zeyer szuka telefonu, a Yaman idzie sam do domu. Halo, Zeyer, widziałem, że do mnie dzwoniłaś. Byłem w archiwum i nie słyszałem telefonu, mówi Firat. Mam dla ciebie ważne wiadomości.
Znalazłem coś, co znalazłeś, znalazłem sposób, aby zmierzyć się z Yamanem Kirimi. Znalazłem sprawę, w której nie udało się udowodnić jego winy, ale jeśli znajdziemy dowody z rezydencji, to nie ty, ale on odejdzie. Zeyer milczy. Zeyer, jesteś tam? Wiesz co, Firat, miałam bardzo ciężki dzień, doszło do strasznego wypadku. Jaki wypadek? Wszystko w porządku? Nie, nie, my jesteśmy w porządku. Ale z powodu mojej nienawiści do niego, prawie straciłam Yusufa. Wszystko mi się pomieszało w głowie. Porozmawiamy o tym później. Zeyer idzie do pokoju Yusufa, który mówi, że nie mógł zasnąć, ponieważ czekał, aż wrócą z wujem. Yaman stoi przy drzwiach i obserwuje. Yusuf go zauważa. Ciociu, mogę cię o coś poprosić? O wszystko, co tylko chcesz, czy wujek może do nas dołączyć jak dawniej? Zeyer spogląda na Yamana, który wchodzi do pokoju i staje po drugiej stronie łóżka swojego siostrzeńca. Jestem tutaj, bohaterze. Widzisz, oboje jesteśmy przy tobie. Yusuf chwyta ich ręce i prosi, aby znów byli szczęśliwi jak kiedyś. Czy możliwe jest, aby wszystko było jak dawniej? Myśli Yaman, patrząc Zeyer w oczy. Dlaczego to nie jest koszmar, z którego mogłabym się obudzić, i wszystko znów byłoby jak dawniej, myśli Zeyer, ale po chwili przypomina sobie o wyznaniu Yamana, że to on zabił jej siostrę, i w gniewie opuszcza pokój. Yaman życzy Yusufu dobrej nocy i wychodzi z pokoju, Zeyer wychodzi na taras i myśli, płacząc. Jak mogę odczuwać taką miłość do niego? Nie, to niemożliwe. Nawet na chwilę, to niemożliwe. On jest mordercą mojej siostry. Nigdy więcej nie pozwolę mu mnie oszukać. Po chwili Yaman wychodzi na taras. Jak się masz? Lepiej, pyta Yaman, aby wymazać wszelkie ślady wpływu Yamana na nią. Zeyer oskarża go o wszystko, co się wydarzyło, za to, jak się zmieniła, a nawet za stan Zuhal. Zeyer mówi mu, że cokolwiek się stanie, musi zapamiętać, że nigdy nie będzie przy nim. Zeyer wraca do swojego pokoju i dzwoni do Firata, mówiąc mu, że jest gotowa zrobić wszystko, aby Yaman jak najszybciej opuścił ich życie. Nie martw się, Zeyer, w ten czy inny sposób, pozbędziemy się tego drania. Będzie gnił za kratkami. Spotkajmy się jutro i omówmy szczegóły. Dobrze, dziękuję, że mi pomagasz, Firat, zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby poniósł zasłużoną karę, myśli Zeyer. Następnego ranka Yaman siedzi na tarasie. Cengiz przychodzi do niego, wygląda na to, że byłeś tutaj całą noc. Czy mogę ci coś przynieść? Chcę, żeby wszystko było jak dawniej. Ale jest coś, co nie pozwala mi cofnąć się. Na zawsze pozostanę między przeszłością a przyszłością. Nie mogę stamtąd odejść. Nawet podczas najciemniejszej nocy nastaje świt, mówi Cengiz. I ten trudny okres dla ciebie również minie. Rozumiem, że przynoszę jej tylko ból i wywołuję nienawiść.
kiedy na mnie patrzy, widzi mordercę swojej siostry. To ją wypełnia taką nienawiścią, że zaślepiona nią popełnia błędy. Błędy, których nie można naprawić, jak wczoraj. I dopóki prawda nie wyjdzie na jaw, ogień w jej sercu nie zgaśnie. Ale ta prawda zostanie tam, gdzie chce. Poszedłem tą drogą, aby chronić mojego brata, i nie ma powrotu. Teraz muszę trzymać się od niej z daleka, aby mogła oddychać. Muszę chronić Yusufa przed jej nienawiścią. Cengiz i Yaman wchodzą do domu, a tymczasem Zeyr i Yusuf idą do kuchni. Yusuf widzi swojego wujka i mówi, że on i jego ciocia będą robić omlet, i prosi, żeby do nich dołączył. Yaman mówi, że ma pracę, ale gdy wróci, obejrzą razem film animowany. W tym momencie Nedim dzwoni do Yamana i informuje go, że Zuhal została przeniesiona z intensywnej terapii. Yaman odpowiada, że za chwilę przyjdzie. Yaman przekazuje wiadomość o Zuhal Zeyr, a ona prosi, żeby na nią poczekał, żeby mogła również pojechać do szpitala. Yaman prosi Cengiza o przygotowanie drugiego samochodu. Słysząc to, Zeyr jest bardzo zaskoczona. Zeyr i Yaman są w szpitalu przy Zuhal. Yaman i Zeyr dziękują Zuhal za uratowanie Yusufa. Jaka wdzięczność, każdy by tak postąpił. Bardzo kocham Yusufa, jak on się ma? Mówi Zuhal. On jest dobrze, nie martw się o niego, dzięki Bogu. Kiedy zobaczyłam go na środku drogi, tak się przestraszyłam, że zostanie potrącony przez samochód, płacze Zuhal. Zeyr chwyta jej rękę i mówi, że wszystko będzie dobrze. Zuhal odpowiada, że raczej nie będzie jak dawniej. Lekarz powiedział jej, że istnieje możliwość, że na zawsze pozostanie sparaliżowana. Zeyr mówi, że będzie przy niej i zrobi wszystko, aby ją wyleczyć. Nie myślę teraz o sobie. Myślę o Yusufie. Gdybym nie zdążyła, to on teraz byłby na moim miejscu, płacze Zuhal. Nedim mówi, że lekarz powiedział, że jeśli dobrze zadbają o Zuhal, szybko wróci do zdrowia. Yaman mówi, że zrobią wszystko, aby znów stanęła na nogi, i dodaje, że najlepsze lekarze i fizjoterapeuci będą się nią opiekować. Trójka wychodzi z pokoju, a Zuhal ponownie przypomina sobie, jak zobaczyła Yusufa na środku drogi i powiedziała sobie, że to jej ostatnia szansa, aby wrócić do rezydencji. Yaman się o mnie zatroszczył, myśli Zuhal. Przyszedł do mnie. Jestem gotowa znieść wszystko, ale nie będę leżeć wiecznie. Wstanę na nogi i wtedy zobaczycie. Dziedzictwo, odcinek 296. Yaman poznaje prawdę o morderstwach, trwa rekonwalescencja Zuhal. Ali nadal próbuje pomóc Duygu, jednak ona jest nieugięta. Zeyr próbuje znaleźć haki na Yamana. Czy jej się uda? Przeczytaj streszczenie 296 odcinka Dziedzictwa, aby dowiedzieć się więcej. Zuhal dochodzi do siebie po operacji, jednak istnieje ryzyko, że nie będzie już mogła chodzić.
Zeyer przekonuje Yamana, że po wyjściu ze szpitala Zuhal powinna zamieszkać w rezydencji. Duygu po raz kolejny odtrąca pomocną dłoń Alego, gdy ten proponuje, że przejmie jej obowiązki, żeby mogła poszukać domu. Firat znajduje w aktach informacje o domniemanych powiązaniach Yamana z handlem bronią. Zeyer obiecuje mu, że znajdzie coś, co to potwierdzi. Zeyer i Duygu udają się na wspólną kawę. Przyjaciółki z dzieciństwa opowiadają, co je w życiu spotkało. Zeyer mówi o śmierci siostry i ojca, Duygu zaś o zaginięciu jej młodszej siostry Yasemin, po którym jej matka postradała zmysły. Okazuje się, że Nurten i Sultan pochodzą z tych samych stron. Sultan mówi dziewczynie o wolnym domu w ich sąsiedztwie, a ta przekazuje informacje Duygu. Gdy okazuje się, że kobieta, której Sultan poleciła dom, to Harda komisarz Duygu, wszyscy są w szoku. W telefonie Yamana Zeyer znajduje zdjęcia, które mogą go obciążyć. Yaman odsłuchuje nagranie od Zuhal. Jest w szoku na myśl, że to Iqbal może być prawdziwą morderczynią Kevzer.